Gdzie on jest? Gdzieś tu, nie? BUM! I dostał meteorytem w głowę! Cześć, z tej strony Parel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy widzowie, dosłownie za 30 minut czwarty sezon, czyli świąteczna ucieczka, przejdzie do historii i zaczniemy piąty sezon w grze Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie nowego chromatycznego zadymiarza, czyli pułkownika Rafsa, i przygotowałem dla was coś naprawdę fajnego. Za każde 5000 łapek zostawione pod tym filmem, w jutrzejszym odcinku rozdaję karnet zadymiarski dla wszystkich osób, które mają wpisane kodzik Farel do sklepu. Więc moi drodzy przyjaciele, wszystko zależy od was, ile jutro karnetów zadymiarskich wam rozdam. Więc w tym momencie szybciutko pochwalcie się swoim nickiem z gry Brawl Stars w komentarzu. Zasubskrybuj kanał, ponieważ subskrypcja kanału też jest ważna, bo pośród subskrybujących będę losował szczęśliwego zwycięzcę. No i jeżeli jeszcze mnie nie wspierasz, no to klikaj w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, a wtedy kod Farel automatycznie wpisze ci się sam do sklepu. Jeżeli chodzi o niespodzianki, to jeszcze nie koniec, ponieważ moi drodzy, do serii Animals dołączyła Eevee, czyli mój kochany piesek, ta mniejsza, wiecie która, ta suczka. I tutaj na przykład jest Eevee, która siedzi w kinie 3D i zajada popcorn. Nowe wzory już na pixshop.pl, więc odwiedzajcie koniecznie stronkę, link do stronki też znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy na moje konto i odblokujmy nowego chromatycznego zadymiarza. Moi drodzy zadymiarze, jesteśmy już na moim koncie. Jak widzicie, na moim koncie mam 27 tysięcy, prawie 200 puszek i chciałem was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić dzisiaj o godzinie 18 albo 19 na live'a, gdzie razem z widzami będziemy wbijali nowego chromatycznego zadymiarza. Oraz, moi drodzy widzowie, chciałem zaprosić wszystkich do mojego klubu, który nazywa się The Farel Team. Jest wolnych 30 miejsc, ponieważ zrobiłem czystki. Rekrutacja jest od 25 tysięcy puszek. Więc jeżeli, mój drogi przyjacielu, masz 25 tysięcy puszek i jesteś aktywnym graczem, zapraszam cię do mojego klanu The Farel Team. Hashtag też macie tutaj podany, więc zapraszam wszystkich aktywnych. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to, moi drodzy! Sezon się skończył i startujemy z nowym sezonem. I uwaga, moi drodzy, nowy sezon, piąty, Moc Star, wow, mamy od razu na samym początku do odblokowania Daryla, więc moi drodzy, sprawdźmy, ile potrzebuję tutaj kupić tych poziomów, aby odblokować kolonela Rufsa, czyli pułkownika Rufsa. 30 poziomów. Oczywiście, że ulepszony. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to i podsyłajcie mi na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a ja właśnie spośród osób, które podesłały mi filmiki, losuję szczęśliwych zwycięzców. Lecimy! Kupiony! Moi drodzy, wydałem bardzo dużo. 30 stopni od razu jest? Nie, nie ma. 10 tylko pierwszych stopni. No dobra. Odblokowujemy Daryla! I mamy to! Najlepszy skin do Daryla ever. I to za pierwszy poziom. Coś pięknego, coś pięknego. Mega skrzyneczka też jest. I teraz się zastanawiam, czy ryzykować, i postarać się trafić tego Rafsa ze skrzynki. Dobrze, odpalmy tego megaboxa. Co nam szkodzi? Odpalamy megaboxa, może wypadnie Rafs. No, oczywiście, że nie wypadnie, bo ja mam za dużego pecha. Dobrze, moi drodzy. Potrzebujemy jeszcze kupić z 200 gemów, żeby dobić do 30 poziomu. Okej, wejdźmy sobie w sklepik. Nowy sezon karnetu zadymiarskiego. Odblokuj nowego zadymiarza Rafsa. Super przebrania, odznaki, nie tylko do dzieła. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy sobie teraz szybciutko do sklepiku i sprawdźmy, co my tutaj mamy. 200 gemów, tak? 200 gemów zapłacono. Pomyślnie sfinalizowano. A wy zostawcie łapeczkę w górę za to, jak jeszcze nie zostawiłeś, mój drogi przyjacielu. Dobrze. Wbijamy w karnet zadymiarski. Pyk, pyk, nagrody. I kupujemy stopnie. Pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. O kurczę, no i się kasa skończyła. Za mało tych gemów kupiłem, co ja matematyki nie znam? Aj, dobra, nieważne widzowie, XD. Lecimy dalej dokupić gemy. 30, 30, ja źle policzyłem, chyba po 10 gemów za poziom, nie wiem co mi do głowy strzeliło, ale dobra, nieważne. 24, 25, 26, 27, 8, 9 i uwaga! Czy wy to widzicie? To jest jakiś żart. Doładowujemy kolejne 50 zł, już 200 poszło na tą gierkę. Dobra, cofnijmy się i odblokowujemy w końcu pułkownika Rafsa.
Oj, stary, ile żeś ty mnie kosztował? Mamy pułkownik Raps, zadymiarz chromatyczny 5×5. Raps wykonuje laserowe strzały, które odbijają się od ścian. Jego super atak to rzut zaopatrzenia, które może zadać obszarowe obrażenia wrogom, a sojusznicy mogą je zabrać jako wzmocnienie. Mamy w końcu naszego pułkownika Rapsa. Od razu ja bym proponował kilka punktów mocy mu wcisnąć. Dlaczego by nie? Otwórzmy sobie dużą skrzyneczkę. Dawaj, te przedmioty, punkty do Rapsa, pięknie. Odpalmy sobie kolejną skrzyneczkę, 70 było, tak? Teraz mamy kolejne, podwajacz żetonów. Na chwilę obecną tyle nam starczy, sprawdźmy naszego zadymiarza. Tak, jest, jest nasz zadymiarz, ulepszmy sobie go troszeczkę. Nie za mocno, ponieważ będziemy go maksowali w innym odcinku. Na chwilę obecną mamy go na poziomie mocy 5. Nie pozostało nam nic innego, jak go przetestować, lecimy! No mam nadzieję, że pierwszej gierki nie przegram, ponieważ... Jak mam nową postać i przekrywam nią od razu pierwszą gierkę, to później jakoś mi tą postacią gorzej idzie. Ale wiem, że to tylko i wyłącznie to jest, wiecie, to siedzi tylko w mojej głowie, że tak się dzieje. Okej, mamy tutaj Gatera. Ej, Gater, oddawaj, oddawaj. Ale on jest wolny, ten Raps. Ach, co ja zrobiłem? Tam rzuciłem dropa? No to pięknie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, Gater. Bomba. Bomba. Teraz szelkę robimy. O, bo nie, weźmy sobie to ulepszenie. Wow, teraz to się strzela z tego. Łap szelka, gadżecik. Gadżecik, ulcik. Uciekamy, uciekamy do tyłu. 1800 HP. Okej. Darylek, co ty, karneciku nie masz? Już powinieneś mieć ten nowy skinek fajny. Kolejny power cubes, kolejny power cubes. Gdzie on jest? Gdzieś tu, nie? BUM! I dostał meteorytem w głowę! Dobra, chodź tutaj, Rafsik. To jest gdzieś 8-bitowiec, boję się go trochę. Gdzie on jest? 12 8-bitowiec, dlaczego? Dlaczego 8-bitowiec musi być na 12? Dobra, teraz albo nigdy, Faral. O nie. Dobra, dostał. Padnę. Jest! Wygrałem! Wygrałem, myślałem, że nie uda się go pokonać, bo miał bardzo dużo życia i bardzo dużo power cubesów, ale na szczęście to nie był jakiś dobry gracz, ale pierwszy meczyk wygrany, na szczęście. Oto teraz zagrajmy sobie może jakieś faktycznie duo z randomikiem. Zobaczmy, jak gościu zareaguje na naszego nowego chromatycznego zadymiarza. Powiem wam, że bardzo przyjemnie się gra tym Rapsem. Mamy w drużynie Rico. Siema Rico. Emotka elegancka, joystickowa. Dobijamy, dobijamy. Skrzyneczkę, tam jest Rico. Nie, nie, my lecimy po Rico, po power cubesy, chodź. To będzie lepszy pomysł chyba od razu. Okej. Potrzebuję też nabić ultimate ataku. Dobra, mamy zabitą nitę. Niech leci ten meteoryt w niego. Dostał. Pada, padł, elegancko, 5 power cubesów. Ale Rico zabrał moje wzmocnienie, tak? Nie no, kurczę, Rico, oddawaj je. To ja miałem je mieć, a nie ty. Dobra, porobił tą Rose Rico na S. Ulcik, ulcik, prawie w tą Jackie wcisnął. Leży Jackie, leży. Wielkie starcie. Bardzo szybki meczyk, moi drodzy. Lecymy. 12 power cubesów. Gdzie jest ten ziomek? Ja postaram się go porobić z meteorytu. Bomba, bomba, bomba. I został ostatni, meteoryt. Znaczy meteoryt, zrzut, leci. Leci, wali ją w łeb, bum. I o to chodzi, ale nie, Rico go dobił. Myślałem, że właśnie mój zrzut mu przyłożył. No co mogę powiedzieć? Mega się jaram, nowy sezon, nowe możliwości. Koks totalny, koks totalny. Także moi drodzy, zadymiarze, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało i że też już odblokowaliście nowego zadymiarza. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, ponieważ za każde 5000 łapek w jutrzejszym odcinku rozdaję jeden karnet zadymiarski, a dokładnie kod PSC o wartości karnetu zadymiarskiego. Jeżeli jesteś aktywnym graczem, grasz w Brawl Stars i chciałbyś dołączyć do mojego klanu, to cię bardzo serdecznie zapraszam. Klan nazywa się The Farrell Team i jest wolnych aż 30 slotów, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że o godzinie 18 dzisiaj jest live'ik i będziemy razem wspólnie z widzami wbijali puszki na nowym zadymiarzu. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!